когда ты пацана посчитать потерь. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда ты пацана посчитать потерь. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Ano jestem. Czy jesteście rozczarowanim? Mam nadzieję, ale to dobrze, to doskonale, dlatego że musicie być przygotowani na to, że życie potrafi rozczarowywać. Spodziewaliście się kogoś innego, a tutaj proszę, znowu ja, prawda? Mister Ludziska pieprze od rzeczy, natomiast ważne jest to, żeby dalej pracować, bo samo się na gospie to wszystko nie zrobi, a pracy przed nami diablo dużo. Z tego co pamiętacie na poprzednim materiale, no mogłem to przeładować poza nagrywaniem, ale myślałem, że trochę szybciej to pójdzie. Z tego co widzę tą łopatą, faktycznie będzie to, no taka trochę pyrrusowa praca, no nie wiem czy to jest najlepsze określenie, ale z pewnością będzie to praca powolna. Tak czy inaczej, mam problem z widłami, powiem wam szczerze. A, w ogóle, tak, bo się nie przedstawiłem, to może się przedstawię, bo nie wiecie kto do was w ogóle mówi teraz w tym momencie. Zatem cześć wam wszystkim, z tej strony Jamci, to jest Grzegorz 20. No i będziemy dalej pogrywać sobie Farminga 22 na wszystkich DLC-kach, na bardzo wielu modach, na Zdziechowie chciałoby się powiedzieć, ale byłaby to kalumnia, to nie Zdziechów, to oczywiście mapa zielonka, która odkrywa przed sobą coraz to nowsze podkłady zarąbistości, że tak powiem, bo naprawdę zaczynam się powoli zakokiwać w tej mapie. Ma takie zakamarki, jak sobie jeszcze poza nagrywaniem tak zapuszczam żurawia w te i tamte rejony, to przyznam, naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście ma też swoje wady, choćby łopatologiczne pola w kwadrat albo w prostokąt, co już krytykowałem wiele razy. No ale jednak przyznam szczerze, że te zakamarki, te drogi, te tekstury, oj fajnie, fajnie. Naprawdę cieszę się, że tutaj seryjkę wybrałem, cieszę się, że mogę dla was to nagrywać. W każdym razie, z tego co pamiętacie, ostatnio materiał... Aha, właśnie, jeszcze w międzyczasie, no ja tak zauważyłem, że ten pierwszy klip bardzo chaotyczny był. Zacząłem mówić o 40 różnych rzeczach, 20 nie skończyłem. Byłem strasznie podjarany tym, że się znowu widzimy, więc musicie mi to wybaczyć. Dzisiaj postaram się być nieco spokojniejszy. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo ja ogólnie jestem jak trusia na sterydach. Tak czy inaczej, rozwikłałem tą zagadkę, amigłówkę. Prawdopodobnie pisaliście mi w komentarzach, o co tutaj chodziło z tym silosem, ale rozgryzłem to sam. Mianowicie trzeba było rozłożyć ten silos. Ja to próbowałem zrobić tylko, że złym klawiszem. No i nieważne. Ważne, że się udało to zrobić i ważne, że będzie dobrze. Czyli odpalamy rzepaczek, którego mam 3,5 tony niecałe. Wysypujemy w to miejsce. No i zobaczymy co to teraz będzie. No, tero tak. Tak to powinno było wyglądać na dobry start. Czy jest to sens składać? Chyba nie bardzo, bo za niedługo tutaj przyjadę z pszenicą. Już tak troszeczkę się wydałem. A właśnie, kierownica. No właśnie, widzicie? Dobrze, dobrze, to na kierownicy sobie pojedziemy. Z tą kierownicą też miałem delikatne problemy dzisiaj. Startuję ten odcinek, żeby wam nie skłamać, a chyba z 7 raz. Dlatego, że miałem pewne... No, troszeczkę... Próbowałem sterować na różne sposoby, miałem jakieś bugi, delikatne błędy z tą kierownicą. Próbowałem te ustawienia zmieniać. No i co tu wiele mówić? Czasami wychodziło, czasami nie wychodziło, czasami jakieś błędy mi wyskakiwały, że na przykład postać sama szła do przodu, chociaż niczego nie dotykałem, nic nie ruszałem, rączki miałem tutaj. Więc no wszystko jest kwestią tego, żeby to wszystko dopracować. Na poprzednim klipie zauważyłem, że troszeczkę to sterowanie jest zbyt agresywne. To znaczy przy jeździe kombajnem zauważyłem, że to takie jest skokowe. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie odrobinę lepiej, chociaż ogólnie sterowanie przycisków, nacisku, dupocisku, dolnych kończyn jest dosyć takie agresywne, bym powiedział. To znaczy starałem się delikatnie, no dobra, użyję tego określenia, pedały ustawić inaczej, ale czy się udało, zobaczymy. Czas pokaże. Właśnie za te drogi kocham tą mapę. Boże, jakie one są śliczne, to jest coś niesłychanego. Fajnie to wszystko wygląda. Teoretycznie być może na to pole powinienem podjechać ludziska z tą przyczepą ośmiotonową, nie wiem. Czas pokaże, zobaczymy. Na razie podjeżdżam z tą pięciotonową. Nie wiem ile tutaj tej pszenicy może sypnąć, bo areał jest duży. Tak naprawdę to pole, no to pole to może nie do końca, bo tutaj ta działka jest złożona z trzech pól. Powiedzmy sobie szczerze, ale to, jakbym miał powiedzieć, sama działka ma, żeby wam nie skłamać, 1 hektar.
Więc to pole, no to myślę ponad pół hektara na pewno, tak z 70 arów może mieć, może 65, więc no jest tutaj troszeczkę tego terenu. Gdyby to ekstrapolować na zdziechów, to powiedzielibyśmy gigantyczna działka, bo naprawdę na zdziechowie raczej takich nie miałem. A włączę se koguty, niech co siedzi widzą! Się przelewa po prostu, niech widzą, niech oglądają! Natomiast jednocześnie, no ziemia jest bardzo felerna, tak? Tak jak wam mówiłem, to są same piochy, to jest ugór, więc ciężko powiedzieć, co to z tego będzie, ile tego może sypnąć, nie mam bladego pojęcia. Jak coś, to obrócę dwa razy, do gospy daleko nie mam, a tamta przyczepa ośmiotonowa jest troszeczkę zagracona, więc też mi ją teraz tak nie do końca po fachowemu jest wyciągać. No jak to będzie? Chyba trochę lepiej ze sterowaniem niż ostatnio. Mi się wydaje, że łatwiej jest mi delikatnie podjechać, chociaż to jeszcze czas zredefiniuje. Zobaczymy, pokażę to czas. Czas to pieniądz i ten pieniądz będzie pokazywał właśnie po tym, ile zbiorę z tej pszenicy pieniędzów. Zobaczymy, to wszystko się okaże już niebawem. Dobra, no to co, jedyneczka? Myślę, że trójeczka. Trójeczką się kosi, łogiej na tłoki. Coś zacząłem mówić, oczywiście nie skończyłem, bo mam... Aha, super, pięknie. No to poturze, nie? Dobra, czekajcie. No przepraszam, tak się to stanęło, nie planowałem, no. Od której strony? Może od drugiej strony bym to próbował zacząć kosić. Nie wiem, jak się do tego pola zabrać. Troszeczkę się zabieram jak dzik do jeża, ale po prostu przyznam szczerze, że jestem ociupinkę zestresowany takim wielkim areałem. Dobra, u sąsiada jest pustka, więc można ładnie podjechać. Może by nie było głupio na początek jakiś poprzeczniok zrobić, ale to już mniejsza. Pojedziemy na prosto i też jakoś musi być. No i teraz tak, proszę ja was. V, B. No i YOLO Water Polo on the pool. Zobaczymy. Czekaj, stój. To źle bym źle zrobił. Wyłącz. Muszę odłączyć sieczkarnię, na Boga. Ja tutaj potrzebuję słomy z tego pola, no. Błagam was. Słoma, pożyteczny człowiek ze słomy jest. No i teraz zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, no. Nie wiem, czemu miało być źle. No coś tam sypie, nie jest jakoś fatalnie, coś tam się pojawia w tym naszym zbiorniku. Zobaczmy od góry, jak to leci. Elegancko, szerokim strumieniem. Tak jak powiedziałem, niby gleba słaba, ale dobrze nawieziona, więc może coś tam z tego będzie. Jak będzie półtora zbiornika, to będę bardzo zadowolony. A jeżeli będzie więcej, to już normalnie jest fenomen, to jest rewelacja i będę się cieszył z każdego litra kolejnego uprawy. Tak czy inaczej, coś zacząłem mówić, nie skończyłem. Zacząłem mówić, że mam problem z modem na widły. Nie mam bladego pojęcia, co mi się stało z tą grą. Na zdziechowie miałem moda na widły. Nie odinstalowałem tego moda, więc mam go cały czas. Na zielonce wideł nie mam. I przyznam szczerze, pomyślałem, że może gdzieś to zniknęło, może się samo usunęło, dlatego też spróbowałem zrobić taki szmyrgbyrg, że po prostu ludziska, czekajcie. Tutaj przy końcówce to trzeba mądrze to rozegrać, żeby się w krzaki nie wpierdupcyć. Taki jest plan. No to też bym właśnie tak spróbował zrobić. Przy odrobinie szczęścia się może nawet uda. No chciałem takie te pokosy mądre zrobić, żeby po prostu nie musieć potem jeździć prasą jak pijany wariat po weselu, więc zależałoby mi na tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? Ładnie to wygląda, no nie powiem, że brzydko. Bizonik 8 na godzinę kosi, więc wydajny jest. Dobrze. No i ględząc dalej, bardzo nierówna jest ta miedza tutaj, widzę, że... Ja nawet nie wiem, czy ja tutaj to pole poszerzałem. Chyba tak, w tym kierunku je poszerzałem, bo tutaj była taka spora pustka zielona. Ja pomyślałem sobie, po co ma to stać puste, skoro mogę coś tutaj obsiać i też będzie dobrze. 40% zbiornika po jednym przejeździe. Słuchajcie, no to jest chyba dobrze. No to chyba nawet na pewno. Czekaj, stój. Niech to się wysypie. Nie chcę sypać na drogę. I potem władze miejskie, burmistrz normalnie ten, sołtys mnie zabije, że drogę zapaskudziłem. I teraz bym wjechał z tej strony. Może trochę dziwnie jadę, ale tak być musi. Czekajcie, łoż ty w dupę, a ja się zrobiłem. Z kamerą wśród zwierząt. Podjedziemy tutaj, o. Teraz włączyłem kamerę od środka, bo tutaj są krzaki. To ciężko by było to wszystko zobaczyć, co się dzieje, jak się dzieje. Ale myślę, że dobrze się dzieje, tak mi się wydaje. No i ględząc dalej, ogólnie mam problem z tymi widłami. Powiem szczerze, nie wiem, o co chodzi, bo mod na widły mi zniknął. Zgrałem inny mod na widły i też się nie pojawiły.
Więc niewykluczone, że będę musiał się posiłkować po prostu łopatą. No i na przykład obornik ładować nie widłami, tylko łopatą. Tak samo jak na przykład, no nie wiem, jakąś słomę w razie W, jakbym musiał coś podgarnąć. Trochę to będzie sztuczne. No ale co zrobić? Jak mi mod nie działa, z jakiegoś powodu się zdupcył. Nie mam dlatego pojęcia, o co chodzi. Próbowałem ściągać nowy nie działa też. Nie wiem, arkana magii po prostu. No. No i tak to wygląda. Pierwszy przejazd. Przy pierwszym przejeździe mamy ludziska 70% nieomal. No to jest rewelacja. To ja się nie spodziewałem czegoś takiego. Jestem siny, chciałoby się powiedzieć. Ależ to znakowicie jest. Czy ja dam radę się wykręcić? Głupio postawiłem ciągnik bardzo. No nie da rady. Coś tu trzeba wymyśleć, czekajcie. No głupio bardzo ten ciągnik zlokalizowałem. Trzeba było tylko, żeby do stawu nie wlecieć. To jest taki staw, bardziej takie a la bagienko bym powiedział, no ale... Bagienko czy nie bagienko, jak tam wlecę kombajnem, to nie będzie dobrze. To jest evidemment. Dobra, styczny poprosimy. Dobra. Tak, zauważyłem, co mi się nie podoba, że takie nagłe są te zatrzymania maszyn na tych pedałach przy tej kierownicy, że to nie ma takiego wytracenia stopniowego. Nawet jeżeli delikatnie ruszam hamulec, to i tak on jest taki dosyć inwazyjny. Natomiast starałem się to zwalczyć, chyba nie potrafię. Chyba tak będzie musiało być, dlatego że ustawiałem, teoretycznie musiałbym ustawić na... No może jeszcze w tych ustawieniach spróbuję pogrzebać. No starałem się mniejszą delikatność ustawić, to pierwsza kwestia. I mniejszy próg ustawić tego. Tam jest coś takiego, taka opcja jak próg tego, od jakiego momentu w ogóle gra widzi, że nacisnąłeś coś. Starałem się to zmniejszyć na zero, ale tak naprawdę no nie byłem w stanie, bo wtedy mi się pojawiały bugi, nie? Więc postać się sama ruszała. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Cały czas się staram to wszystko kalibrować. Teraz też mam troszeczkę, testuję inne ustawienie mikrofonu. Może to też coś ciekawego da i będzie dobrze. Nie no, fajny areał, no. Niby pole, no nie takie jakieś ambitne, ale to widzicie, no areał. Może ziemia jest zła, ale jednak masowość działki tych terenów coś to zrobiła, no i sama masowość sprawiła, że jednak wyjdę na swoje. No słuchajcie, no robię drugi przejazd i tak naprawdę już mam 88%. Nie wiem czemu się nie wysypałem na Boga, bo tak naprawdę powinienem. Teraz jadę w drugi pokos i nie wiadomo po co, będę musiał podjechać ciągnikiem w takim razie w pole. Specjalnie go tam podstawiłem na drodze, żeby nie musieć tego robić, no ale jestem jesiotrem, no to teraz trzeba za to płacić. W każdym razie, poględzę już dzisiaj delikatnie o ciekawostkach, być może się uda, fajnie by było, ja bym się w każdym razie cieszył i mam nadzieję, że wy również. Więc tak to właśnie będziemy w tym kierunku zmierzać i tak celować. Natomiast mamy 99%, więc czekaj, stój, podnieś to. Weno trochę wycofaj, bo tak się wydupiłem tutaj w ten róg. Prawdę powiem i nie skłamię. To jest głupie to, co teraz zrobię, bo ja podjadę sobie pod ciągnik po prostu tym kombajnem, wiecie? Jest to tempe, bo łatwiej byłoby ciągnik tutaj ściągnąć, ale jak on tam już stoi przy tej drodze, niech stoi. Mnie to tak naprawdę pasuje, żeby on tam stał. Jest to moja wina, mea culpa, niepotrzebnie się wrypałem w drugi pokos. Chociaż zobaczcie, że tej słomy jest bardzo mało z tego, nie wiem o co chodzi. Czy to jest kwestia tego, że ten grunt jest taki słabo urodzajny i dlatego tej słomy tak mało sypie? Ale bardzo wąsko sypie, powiem szczerze. Może być słomy bardzo niewiele z tego pola, tak mi się coś wydaje. Czas pokaże, zobaczymy przy kostkowaniu, przy prasowaniu. Wtedy to wszystko się okaże. Natomiast, no jakoś to tak nieciekawie wygląda. Czekajcie. Teraz tutaj. O, widzisz! Roztropnie w opór. Rozłożymy rurwę. Oj, ta rura na guzik to jest normalnie dobrodziejstwo. Ja widziałem takie mody zaawansowane na bizony w tej grze, że nawet potrafią wymagać te takie, wiecie, gorsze bizony, bo rekord tego nie wymaga, ale te takie zwykłe, początkowe, że potrafią wymagać wyjścia z kabiny, żeby ludziska wam rozłożyć rurę. Musicie kliknąć przy rurze, tak jakby człowiek wyszedł z kabiny i robi to ręcznie, nie? Więc też fajny realizm, fajna sprawa. Ja sobie taki realizm w grach ogólnie cenię. No i już jestem pewien, że trzeba będzie pod... Jest! Stój! Stój! Na Boga! Hamulec mnie oszukał. Trzeba będzie podjechać na parę razy. Już widzę, bo ta przyczepa... No, będzie załadowana na maksa, ona ma pojemność na 5 ton. Więc kolejny zbiornik już tutaj nie wejdzie. Ale dobrze, nic się nie dzieje, to jest fajna robota. Zawsze lubię takie dojazdy na pole. Tym bardziej, że tutaj droga nie jest specjalnie daleka, więc można sobie dojeżdżać.
na lajcie. No dobra, pojedziemy kawałek z rozwiniętą chuchą. Tak naprawdę nie powinienem, bo tak jak mówiłem, rekord ma rurę na guziczek, ale z drugiej strony niech ta będzie, że coś ciekawego się dzieje. Emocje jak na grzybobraniu, rozwiniemy rurę i tak przejedziemy i będzie dobrze. No i teraz tak, pstryk. Pstryk! Pojechali! No, mnie na tej słomie jakoś potwornie mocno nie zależy, bo na razie nie mam... No świnie mam, no to na podścielenie świnią troszeczkę tej słomy potrzebuję, ale też nie jakiejś zaporowej ilości. Powiedzmy sobie szczerze, będę potrzebował dla krów, ale na razie nie mam krów. Zrezygnowałem z nich na poczet dwóch kurników. Dlaczego dwa kurniki? Też niektórzy się o to pultali, że to jest takie trochę z dupy. Ja chciałem ogólnie na Zdziechowie już inwestować w taki porządny, wielkoskalowy kurnik, ale... No jak wszedłem na nową mapę, to pomyślałem sobie, zrobię dwa mniejsze. Inna kwestia, że kury są bardzo fajne. Ja akurat osobiście kury lubię z tego prostego powodu, że kury nie wymagają zbyt wiele pracy. Nasypiecie im powiedzmy tej pszenicy albo jęczmienia, no i to jest wsio. Nie trzeba dbać o jakiś poziom zdrowia, nie trzeba dbać o to, żeby tam wszystko im pasowało, nie trzeba podścielać słomą, nie trzeba robić jakichś TMR-ów, jakichś tam paszowozów, mieszanek. No takie trochę upierdliwe jest przy krowach, to jest klimatyczne i fajne, ale niestety upierdliwe również. Natomiast przy kurach tego nie ma i kury w odróżnieniu od szklarni, w odróżnieniu od sałaty, tworzą stosunkowo niewiele skrzynek, niewiele palet. Kury znoszą jaja, jaja są małe, jaja są poręczne, jaja łatwo jest wykorzystać. Tak naprawdę, nie wiem, taki kurnik wykreuje wam, załóżmy, 3-4 palety jaj na rok, więc niewiele jest potem roboty widlakiem i to jest wszystko, nie? I to jest rewelacja, bo wystarczy te 4 palety potem przenieść, już macie po robocie. Jest to bardzo wygodne i tak naprawdę bardzo miłe dla użytkownika. Jedź no, wasz mość. Ja bym tutaj jednak poprzecznie jak zrobił, muszę się odciąć od tych krzaków z tego prostego powodu, że ich jest tutaj dosyć sporo. Muszę rurę chyba złożyć jednak, żeby o te drzewka tutaj nie przyhaczyć. I ludziska, będziemy się odcinać od tych krzaków, dlatego że potem miałbym problem wjechać w kolejne pokosy, skoro tutaj krzaki są. No tak jest jak jest, może nieudolny ze mnie kombajnista, ale się staram i ważne, że robota jest wykonana, więc myślę, że też tak źle mi to nie idzie. Tak bym to powiedział. W każdym razie misa się podoba. Dobra, nawet jeszcze się odetnę raz, więc czekaj ta. Ja bym tutaj jeszcze w jeden pokos przejechał. Zaraz zobaczymy, kurzy się siermiężnie, niemiłosiernie. Też was o to pytałem na jednym materiale, bodajże chyba nawet na strumyku was o to pytałem, ale tak zauważyłem brak odzewu z waszej strony, więc zapytam jeszcze raz. Jeżeli ktoś z was wie, jak nazywa się mod, albo jeszcze lepiej, jakbym mógł znaleźć takiego moda, bo wiem, że takie mody istnieją, chociaż kurna dziot, nie wiem jak się nazywają i ciężko mi je znaleźć. Mody na to, żeby uprawy na polach kołysały się na wietrze. Jakbyście mogli mi pomóc w tym zakresie, jakbyście mogli znaleźć dla mnie coś takiego, no to jest naprawdę rewelacja. Teoretycznie w tym tytule delikatnie tam na tym wietrze się rusza ta pszenica, ale to nie jest to. Z modem to naprawdę robi fenomenalne wrażenie i wygląda rewelacyjnie. Czekajcie, wycofam się na równo w pokos, żeby tam potem prasą nie musieć jakoś się wygłupiać. No i jedziemy. Fajnie by było, jakbyście mi takiego moda jeszcze wyszukali, bo przyznam szczerze, no klimacik byłby nie z tej ziemi. Naprawdę fenomenalny. No... I drugi zbiorniczek. Oczywiście przy kolejnym przejeździe to już będzie stosownie mniej tej pszenicy, bo wiadomo, że każdy następny przejazd to jest tak naprawdę mniejsza droga, prawda? Bo już te poprzeczniaki są mniejsze, krótsze, więc wtedy miałem 70%, to powiedzmy, że teraz będzie 65% czy coś. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Mówiłem wam na początku, kiedy wjeżdżałem w ten areał, że jak tylko będzie więcej niż 1,5 zbiornika, to ja już będę naprawdę zadowolony. No i zobaczcie, że ten areał swoje zrobił, bo robię drugi przejazd, no nieco ponad drugi, bo tam robiłem 3 przejazdy gdzieniegdzie i już ten drugi zbiornik będzie zrobiony, więc no jestem rewelacja, rewelacja. Myślałem, że to będzie tylko dla kur, ale szczerze przyznam, jak tak dobrze sypię, to jeszcze na handel coś tam się uskubię. A mi się wydaje, że coś tam na handel będzie. Nie będę kombinował z tym, żeby dozbierać ten zbiornik już na maksa, myślę, że od razu się wysypiemy. Tym bardziej, że i tak ciągnikiem trzeba będzie jechać, więc nie ma co... naprawdę kombinować. Stój! Oj, ten hamulec widzę tutaj taki trochę do nasmarowania. Trzeba będzie przy nim popracować. Dobra. O, widzisz.
Teraz tutaj trochę na tył wysypiemy. Tak jest. No i tyle w temacie, na dobrą sprawę. Zobaczcie, że jednak trochę tego jest, trochę tego Bozia dała. Fajnie. Ja się ustawię teraz z tamtej strony. To jak podjadę ciągnikiem z gospy, to przy okazji już będę się mógł od razu sypać do całości. Do całości, do pełności. Rybie ości. O proszę, sam nie czuję jak rymuję. Widzieliście? Jaki ze mnie poeta? No dobra. Czyli tak, nie ma nikogo do pomocy, trzeba samemu jechać. Jednak trzeba było tą 8-tonową przyczepę wypierdupcyć. Czy dwie przyczepy z tego pola mogą wyjść? Czy naprawdę by aż tak dobrze obrodziło? No, ciekawe. To jest taka zagwozdka, łamigłówka. Jestem zaciekawiony. 17 stopni, myślę, mogę sobie drzwi otworzyć. Niech ta będą, przewietrzymy sobie jądra. No, co by się nie zapocić, jedziemy na gospę, jadzią w takim razie. No i co, może poględzę delikatnie o tych słynnych ciekawostkach, o których to teoretycznie mam ględzić w tej serii. Czy to da radę tutaj? Aha, ja tam header rozstawiłem, ale dobra, to przez pole dam radę, nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Ogarniemy, przejedziemy tędy, byleby tylko do Bajora nie wlecieć. Wow! Czekaj, czekaj. Na modzie na ten ciągnik niestety nie ma ręcznej skrzyni biegów i to jest takie trochę upierdliwe, bo ciężko jest tym ciągnikiem czasami coś wolno zrobić, ale to jest mój problem, jakoś sobie damy radę. I tak mod mi się podoba ekstremalnie, bo przy dawnym Ursusie C360 miałem nieanimowane drzwi na jednym modzie. No a tutaj jeszcze mam przede wszystkim tą kratkę zabezpieczającą. Wy tam pewnie wam się to średnio podoba, ale przyznam szczerze, jak dla mnie klimacik fajny. Kojarzy mi się to z polskim PRL-em, bo jak oglądałem kroniki polskiego PRL-u, to bardzo często właśnie tamte ciągniki miały te kratki zabezpieczające kabinę przed upadkiem, przed zmiażdżeniem. I to robiło swoją robotę, naprawdę fajnie wyglądało. No 5 ton, słuchajcie, 5 ton, naprawdę jestem pod wrażeniem. Czy to może tak dobrze plonować? Chyba tak. Przyznam szczerze i nie skłamię, że jest dobrze. Po prostu jest dobrze. Dobra. Kierunkowskazy elegancko. Nawet bym powiedział, że wydaje mi się, być może się mylę, ale chyba się nie mylę, że na Zielonce delikatnie mniej laguje niż na Zdziechowie. Pozmieniałem niektóre mody, niektóre rozwiązania są inaczej wdrożone. Inna kwestia, że mam inny system oświetlenia wgrany, zmodowanego i inny system. No wcześniej grałem na Real Season, nie? Na tym modzie graficznym, który miał zmieniać oświetlenie. Oświetlenie faktycznie zmieniał bardzo fajnie, ale podejrzewam, że również znacząco wpływał na płynność gameplayu. Na tych shaderach od Jankusa jest po prostu lepiej pod tym względem, więc fajnie, fajnie, że też będzie troszeczkę płynniej, że mniej będzie cięło. Ja się cieszę mocno z tego powodu. Dobra, rewelacja. No to jedziemy dalej, zobaczymy. Teoretycznie bym mógł wyciągnąć tą 8-tonówkę, ale już tak jak zacząłem z tą mniejszą przyczepą, to nie bardzo mi się chce teraz bawić tą większą, bo nawet jeżeli miałbym dwa przejazdy jeszcze zrobić, to zrobimy. Powiem wam jeszcze, planuję zakup jeszcze jednej takiej naprawdę pierdkowatej, małej, niepotrzebnej zasadniczo przyczepy, ale będę ją wykorzystywał do tego, żeby na przykład jechać na pole, z pola zgarnąć, nie na pole, tylko właśnie do sklepu, ze sklepu zgarnąć jakieś tam produkty spożywcze dla zwierząt, załóżmy pasze dla świnioków czy coś. Czyli takie niewielkie rzeczy, jakieś worki na sadzenie, a raczej sianie upraw, takie niewielkie rzeczy. I też planuję pod to bardzo niewielką, ale piekielnie klimatyczną przyczepkę. Taką dwuosiówkę, wiecie? Ale to wszystko w swoim czasie. Na razie jeszcze muszę zacząć zarabiać, bo mam 6000 zł. A póki co tych pieniędzy jeszcze nie widzę. Oczywiście te pieniądze będą. Z jajek, z sałaty. No i przede wszystkim również z tych płodów rolnych, które teraz ścinam. No ale nie wiadomo ile tego będzie, więc trzeba na razie tak mierzyć siły na zamiary, prawda? Delikatnie bym powiedział. Dobra, jadymy tero tutaj. I na pole wjadę, tak jak mówiłem. Czyli wjeżdżamy na pole tutaj, o. Przez tego krzoka. Dobrze będzie. O, widzisz. Musi tam jest, dobrze wyszło. Od razu powinno zacząć sypać. Nie, bo mam wyłączony silnik, to nie będzie sypać. Tutaj również silnik wyłączymy. No kurna dziot, ale klimat. Oj, piękne te maszyny, a mnie to cieszy. Dobra, no to co, sypiemy. No i tutaj też jest sporo, tak naprawdę 5 ton już wywiozłem, tutaj jest kolejne 1,5, a pole jeszcze w znacznej mierze zostało, więc fajnie. Jeszcze pozostaje to słynne pytanie, ile ja tak naprawdę mam hektarów?
przyznam szczerze, trochę ciężko jest to oszacować, dlatego że mogę wam powiedzieć, ile mam terenów na działkach, ale wiadomo, że to wszystko nie są pola, bo mam jeszcze te lasy, mam jeszcze te ugory, mam jeszcze gospodarstwo. W każdym razie, jeżeli mielibyśmy patrzeć z perspektywy terenu na działkach, tu jest pół hektara, tutaj mamy hektar i tutaj mamy pół hektara ponad, czyli 2 hektary tak naprawdę. No to na Zdziechowie też miałem plus minus około 2 hektary. To jest mniej więcej takie przejście, no przejście w to, co było, nie? To tak jak mówiłem, zależało mi na tym, żeby ta seria nie była cofnięciem się w rozwoju, no i myślę, że nie jest. Z tej perspektywy to mi się akurat udało. 2 hektary mamy. Oczywiście ja zawsze powtarzałem i mówię to jeszcze raz z pełną stanowczością, że powierzchnia pól w tej grze jest trochę symboliczna. Jeżeli chcemy to odnosić do realnego świata, to powinniśmy to potraktować takim mnożnikiem razy 10 prawdopodobnie. Czyli to by wskazywało na to, że mam nieco ponad 20 hektarów w realnym świecie, prawda? Czyli już takie gospodarstwo, no nie takie małe. Rzekomo średni rozmiar polskiego gospodarstwa to jest coś w okolicach 10 hektarów, więc już nie jestem takim przeciętnym średnim rolnikiem, czyli już takim troszeczkę jakby bardziej ambitnym, ale to nawet widać w maszynach, bo przeciętny rolnik przecież nie ma własnego kombajnu, nie ma własnej sieczkarni, nie ma własnych samochodów ciężarowych i tak dalej, prawda? To już są takie nieco bardziej ambitne rzeczy. Postarałbym się tutaj od razu skręcić w ten sposób. No, bez zatrzymywania się, nawet wyszło. No i zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym razie, ludziska, co też ciekawego... Właśnie, może o tych ciekawostkach troszeczkę poględzimy. Zacząłem mówić o tym na poprzednim odcinku, że ciężko będzie znaleźć jakieś tematy, których nie poruszałem na poprzednim farmingu. Jeżeli cokolwiek by się zduplikowało, wiecie, ja już nagrałem z farminga 121 materiałów odcinkowych, a do tego ponad 30 strumyków. Więc mogę nie pamiętać, co mówiłem. Może mi się omsknąć, jeżeli tak będzie. Czekajcie, przystań, stój. Nie chcę wysypać słomy na drogę. Jeżeli tak będzie, że coś się powtórzy, musicie mi to wybaczyć. Kurna dziot, to jest tak felernie z tą drogą tutaj. Przykoszę to, bo ja nie wiem, co się tutaj od Janie pawiło, że tutaj taki skrawek się pojawił. No i wjeżdżamy teraz w ten pokos, tutaj. Elegancko. Więc jeżeli coś się powtórzy, musicie mi to wybaczyć, ale ja już nawet nie pamiętam, o czym mówiłem. Ale postaram się ględzić tak, żeby mniej więcej się nie powtórzyło, więc zobaczymy, może wyjdzie. W każdym razie chciałem opowiadać o tym, jak polskie rolnictwo wygląda teraz, dzisiaj, za oknem, w kraju polskim, mlekiem i miodem płynącym. No i oczywiście, no, żeby o tym opowiedzieć, dlaczego ono tak wygląda, to będę musiał się odnieść do historii naszego kraju, bo jedno wynika z drugiego, to chyba nikogo nie zaskoczy. Obecnie, chociaż być może nie każdy Polak i człowiek w tym kraju, no bo nie każdy człowiek w tym kraju jest Polakiem, choćby 3 miliony Ukraińców obecnie u siebie mamy, ale nie tylko, jest pełno Azjatów, pełno Afrykańczyków. Tak naprawdę przywoływałem wam dane migracyjne Polski przez ostatnie lata na serii o Ukrainie, gdzie mówiłem o danych statystycznych GUS-u. No i faktycznie Polska staje się takim krajem międzynarodowym, bo potwornie wielu imigrantów u nas jest. Rząd szacuje, że tam bodajże do 2030 roku to już będzie... Ja już nawet nie wiem dokładnie, co to będzie. Co to będzie? Już teraz zapomniałem, ale to były jakieś takie dane, które wstrząsały. Nie wiem, czy oni tam nie suponowali, że w 2030 roku to już tam co któryś Polak to już będzie obcokrajowiec. Bodajże chyba podawali dane... Mogę skłamać teraz, bo już tak jak mówię, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że podawali dane, iż... Czekajcie... Podnieś to, zakręcimy sobie tutaj elegancko. Nie będę już nawet wyłączał headera, tak zwanych motowideł. Tylko teraz wsteczny i wjeżdżamy w kolejną rajkę. Jeszcze się czasami gdzieś tam pomylę i nacisnę hamulec zamiast gazu czy coś. Dlatego czasami niektóre manewry powoli mi wychodzą, ale myślę, że nie jest tak źle. W każdym razie tak mi się wydaje. No i no, jeżeli będzie tak, że na przykład 5-6 milionów Polaków to tak naprawdę będą obcokrajowcy, no to grubo, nie? To my w naszym kraju nie przywykliśmy do czegoś takiego, bo nasze społeczeństwo było raczej takie dosyć hermetyczne. Ale nie o tym chciałem. Ważne jest to, że my mamy kraj, no, w znacznej mierze właśnie rolny, tak? Przemysł rolny jest u nas potwornie mocno rozwinięty. Nie twierdzę, że jesteśmy jakimś potentatem gigantycznym w skali Unii Europejskiej, zdecydowanie jesteśmy w czołówce, no ale też nie jesteśmy jakimś ekstremalnym potentatem. Wiadomo, że ogólnie, jeżeli chodzi o Europę jako taką, no tutaj pod względem upraw i gabarytów
przedsiębiorstw rolnych prym wiedzie Federacja Rosyjska. No to nikogo raczej nie zaskoczyłem. No jest to wiadomo, czym spowodowane. Mają gigantyczne ziemie, potężne międzynarodowe konsorcja produkujące żywność. U nich są jedne z największych gospodarstw rolnych na kuli ziemskiej. Zaraz po Australii to właśnie takie narody jak Kanada, Ameryka i Federacja Rosyjska. Więc naprawdę mają gigantyczne przedsiębiorstwa rolne. Ale to taki kraj, no wiadomo co to jest Federacja Rosyjska, to trochę taki dziki kraj, więc to, czy to można jeszcze wliczać jako Europę? Niektórzy powiedzą, że tak, inni powiedzą, że nie. No ja tam byłem, to powiem szczerze, że to już jest trochę inna mentalność. Tak jak mówili niektórzy polscy politycy z okresu PRL-u, że jak dla nich to jest taki nieludzki, dziki, tatarski wschód. To nie są moje słowa, tylko cytat. Tak to właśnie określili, że to jest taki nieludzki, dziki, tatarski wschód. I coś tutaj trochę na rzeczy jest. Oczywiście ciężko nazywać wszystkich Rosjan Tatarami, ale wiecie o co chodzi, że to jest taka cywilizacja troszeczkę dzika. To nie jest tak jak w Europie, że wszystko jest cywilizowane, że wszystko jest według prawa, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wszystko jest według przepisów. Nie, u nich to jest prowizorka, u nich wszystko się rozwala, u nich jest tak naprawdę... A to jest kraj z dykty. Nie bez powodu zwykło się mówić, że to jest kolos na glinianych nogach. Te gliniane nogi z czegoś wynikają. Wynikają właśnie z tej wszędobylskiej prowizorki, z machlojek, mataczenia, biedy społecznej, zacofania. Nawet jakbyście sobie porównali statystyczne rosyjskie gospodarstwo rolne do takiego polskiego, chociaż Polska być może też nie jest w czołówce światowej, jeżeli chodzi o rozwój tej gospodarki rolnej z perspektywy nowoczesności, ale to jest niebo a ziemia. To u nich naprawdę maszyny, które pamiętają ZSRR, teoretycznie u nas również. Maszyny, które pamiętają ZSRR, które pamiętają PRL, tylko że u nas są po wielokroć lepiej zadbane. U nich jak jest kombajn, który pamięta Sowiecki Sojuz, no to tak jest zardzewiały, że po prostu aż dziw bierze, że to w ogóle jeszcze jeździ, nie? Tak u nich wygląda wieś, tak u nich wygląda świat. Matko Bosko kochano, a u mnie świat wygląda tak, że zaraz będę miał kolejną przyczepę do wywiezienia. Wow. Nawet powiem, zbiornik nie wszedł. Matko Bosko, nie wierzę. Czuję się doceniony niezmiernie w takim razie. Wow, mało się nie wpierdzieliłem w kamień. Byłby w takim razie bizon do remontu. Sieczkarnię by trzeba było robić. Całe szczęście się nie wpierdzieliłem, żeby nie powiedzieć brzydziej. No ale mało zbrakło. No dobra. No to faktycznie ten areał to jednak oddaje. Słaba ziemia słabą ziemią, ale... No ale to jednak oddaje. Włączę sobie kamerę wśród zwierząt, dlatego że tam mam teraz o takie docięcie. Newralgiczny moment, więc trzeba dobrze to wpasować, żeby gdzieś tutaj nie wdupcyć się na miny przeciwczołgowe, bo tak jak wam mówiłem, jest to oczywiście po strefie wojennej. No to się tak śmieszkuje oczywiście po strefach wojennych, chociaż to nawet pasuje, powiem wam szczerze, tak troszeczkę stalkerowsko, bo tutaj jest napisane zona. Zona, czyli oczywiście strefa w tłumaczeniu na nasze, więc to nie znaczy nic takiego nadzwyczajnego, no ale nam zona, rzecz jasna, kojarzy się z czym? No z zoną czernobylską. Strefa zamknięta wokół elektrowni czernobylskiej. Oj, nie mogę się doczekać Stalkera 2. Naprawdę, już tak sobie rozmyślam o tej grze, jak będzie premiera tego tytułu. Nie mogę się doczekać. Z wypiekami na twarzy wyczekuję zdecydowanie. No tutaj już nie dam rady tego złamać. Więc podnosimy motowidła. Cofamy i jedziemy w kolejny pokos. Czekaj, czekaj. Bieg, motowidła i rym cym cym z dupy dym. No, włącz kamerę taką, no a mi się tak przyjemniej jeździ, ale też możecie napisać, czy wolicie z kamerą od środka, czy z kamerą z zewnątrz. Wezmę wasze zdanie pod uwagę oczywiście. Natomiast póki co jeszcze cały czas nie wiem, czy wam się seria podoba, dlatego że kiedy nagrywam ten materiał, to jeszcze nie wrzuciłem tego pierwszego. Więc jeszcze nie wiem, jaki będzie wasz odzew. Na trzecim, kolejnym materiale już będę świadom, więc wtedy zobaczymy. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo naprawdę sporo pracy, serca w to włożyłem, czasu, więc miło by mi było niezmiernie, gdybyście pozytywnie to ocenili. Ale oczywiście wszystko... Nie, stój! A te hamulce tutaj, no. No te hamulce takie są, jakby ich trochę nie było. Mało się nie wpierdzieliłem w drzewo, ale jednak gdzieś tam Bozia czuwa, no bo cały czas się nie wpierdzieliłem, a mogłem się wpierdzielić. Więc mógł zabić! Dobra. No i jollo, water polo on the pool. Jedziemy z kolejnym pokosem, przedostatnim prawdopodobnie, bo tutaj jeszcze takie niedocinki zostaną.
No ale tam jest jeszcze poszerzenie, czyli tam jeszcze trzeba będzie tak nieforemnie pokosić. No słuchajcie, zastanawiałem się, ile czasu mi to zajmie obrobienie tego pola pszenicy. Myślałem, że dzisiaj zdążę je skosić i jeszcze przy okazji, że uda mi się zebrać słomę. Więc no zobaczymy. Ja tak jak mówiłem, postaram się w miarę moich możliwości, które też są czasami ograniczone, żeby odcinki z farminga były takie dosyć soczyste, to znaczy długie, nie jakieś 30 minut, tylko troszeczkę dłuższe, no ale mimo wszystko też nie mogę jakoś potwornie mocno przeciągać. Też mam życie prywatne, powiadam! No, ale ględząc dalej o ciekawostkach, wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o kraj Polski, bo mówiłem o Europie jako takiej, największe przedsiębiorstwa rolne są rzecz jasna na terenie Federacji Rosyjskiej, przy czym też musimy być świadomi, że znaczna część tych przedsiębiorstw to nie są przedsiębiorstwa własności Rosjan, bo u nich, no różnie bywa, ale znaczna część tych przedsiębiorstw to są po prostu przedsiębiorstwa, tak jak na przykład na Ukrainie. W momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, zaczął się problem zboża. Oczywiście, tak? Unia Europejska zaczęła na nas naciskać, żebyśmy przyjmowali zboże z Ukrainy. Matko Bosko, kochano, dlaczego Polska nie chce przyjąć zboża z Ukrainy? Tak się to zaczęło robić nieprzyjemnie, zaczęły się naciski z zachodu, żeby koniecznie te granice otworzyć. Czemu? No z jednego prostego powodu, bo Ukraińcy również nie mają własności swoich przedsiębiorstw rolnych. Największe korporacje, oszty w dupę, jego ma... No to motowidła do naprawy. Tak zwany rozdzielacz łanu. O, to już będzie pokiereszowany. Czekaj, no, korna, aż ty, w dupę no. Wojny się zachciało i teraz widzicie, co jest na polu. Gunwo jest, jednym słowem. No, ględząc dalej, dlaczego? Skąd te naciski były? Oczywiście znikąd się to nie wzięło. To wszystko miało swój konkretny powód. Przyczyna była taka, że na Ukrainie również to nie Ukraińcy są właścicielami tych wielkoskalowych przedsiębiorstw rolnych, tylko zachodnie marki. To są zachodnie korporacje, potężne holdingi, spółki akcyjne, głównie własności niemieckiej. No i w Federacji Rosyjskiej jest podobnie, że tam znaczna część tych przedsiębiorstw rolnych to w ogóle nie jest kwestia Rosjan, prawda? Tam jeszcze dojadę, bo widzę, że tam jeszcze taki zalążek został. Nawet jakieś osiągnięcie odblokowałem, nawet nie spojrzałem jakie. A niewiele mnie to obchodzi, prawdę mówiąc. Ja nigdy nie zwracałem uwagi na osiągnięcia w grach. Więc na takie walory jestem nieczuły, stety, niestety. No dobra, odciąłem się od tej strefy wojennej, czyli teraz kamera znowu z zewnątrz. Wybaczcie, że tych motowideł nie wyłączam, ale wydaje mi się, że na takie krótkie przejazdy to nawet nie ma sensu. Żaden rolnik prawdopodobnie by tego nie robił. Bo po co to męczyć maszynę, włączając, wyłączając. Zostały jeszcze tylko takie docinki i pole będzie zrobione. Ile wyszło? Nie wiem. Nie podliczyłem, możecie liczyć. Oczywiście ja to zaraz będę wiedział, no bo jak sypię do silosu, to mi silos pokaże. Natomiast jestem zachłyśnięty mocno, nie spodziewałem się takiego plonowania, jak dla mnie to jest naprawdę, no to jest rewelacja. Nie, to plonowanie to jest po prostu rewelacja, toż to jest coś niesłychanego. Nawet wam powiem, że można by było jakąś miniaturkę z tego zrobić. Wow. Dobrze bicie, mi się wydaje. Mam nadzieję, że... Czekajcie, co ja tutaj naklikałem? Coś sobie naklikałem. Zachaz do was wchacam. Jezdę z powrotem. Już będziemy docinać to pole. 86%, no to myślę, że te docinki dam radę zrobić. No nie, no faktycznie jest to spory areał. Teraz to dopiero widać po tych pokosach, prawda? To teraz to pokazało, ile razy tym kombajnem musiałem tutaj przejeżdżać. Nie ma się co dziwić, że trochę to czasu zajęło. Naklikałem sobie coś, zapomniałem w ogóle, że ja na klawiaturze mam taką funkcję jak podświetlanie klawiszy na różne kolory. Teraz się wydało, bo jak poklikałem, to sobie to niechcący uruchomiłem. Dobra, no to jedziemy. Na dwójce myślę będzie w sam raz, trójki pod to nie trzeba. No, natomiast Ukraina oczywiście jest tym drugim producentem żywności na rynku europejskim, na rynku Starego Kontynentu. Polska nie jest trzecim, bo jeżeli oczekiwaliście takiej konkluzji, no to nie, tak dobrze nie ma, ale jesteśmy w tej czołówce, bo my zajmujemy tak naprawdę miejsce szóste. Więc zauważcie, że jak na kraj tych rozmiarów, no wiecie, no są kraje w Europie znacznie większe od Polski, jeżeli chodzi o swoje gabaryty, jeżeli chodzi o przestrzeń, o powierzchnię. Więc jak na kraj takich rozmiarów, to myślę, szósta pozycja to jest całkiem pozycja przyzwoita. Tym bardziej, że no u nas jednak
wiecie, okres PRL-u trochę ta komuna u nas zniszczyła tego i owego, potem upadały, wiadomo, komasacja pól, potem upadały PGR-y, niby te pola wracały pod jakieś tam prywatne zarządy, część niszczała, część w ogóle, wiecie jak to z tymi PGR-ami. Popadały, zardzewiały, zarosły i tyle w temacie. Smutna to historia, ale prawdziwa. No dobra, dosypujemy. Aha, gówno dosypię, bo to już jest tak naprawdę zasypane na maksa. No to co, no nie będę robił takiego głupiego przejazdu ciągnikiem, że tu potem wrócę. Zrobimy tak i pojadę ludziska bezpośrednio, tylko to już jest koniec. Nie, w sumie to nie jest koniec, bo ja jeszcze będę miał w tym sezonie kukurydzę. Bo zastanawiam się, czy nie zamknąć zbiornika, wiecie? Ale nie ma co zamykać. Bo tak naprawdę na kukurydzę też jeszcze pojedziemy. A ja tak lubię mieć otwarty. Pierwsza kwestia, że to się zawsze trochę odpyli, bo tam będzie leciało to powietrze zabrudzone z tego zbiornika i dobrze. A druga kwestia, też się trochę obsuszy jeszcze od powietrza. Wiadomo, że zboże im suchsze, tym lepsze. Tam muszą być te współczynniki spełnione bodajże wilgotności na poziomie, nie wiem, 12-14% jakoś tak. Jak jest więcej, to już rolnicy nie koszą, no bo to wtedy potem na skupach nie chcą przyjąć. Inna kwestia, że jest zagrożenie tego, że po prostu spleśnieje, jak będzie wilgotne, nie? Przecież takie zboże też zazwyczaj nie od razu jedziesz sprzedać tego samego dnia. Jeszcze zależy, kto jest jakim rolnikiem, nie? Ale większość rolników magazynuje i potem jest kwestia tego, że przechowują to u siebie. A jak przechowują, no to wiadomo, że też musi być odpowiedni warunek po temu. Czyli tej wilgoci być nie może. Dobra, czekaj, wstecznie poproszę. Chociaż też nie myślcie, że to zboże jest takie sterylne, bo jak zboże trafia do młyna, jest tam na mąkę przerabiane. No, ja akurat mam tego typu zawód, wiecie, wielkoskalowy zarządca nieruchomości, że mam do czynienia z najróżniejszymi ludźmi i specjalistami. Również takimi od dezynfekcji i tym podobnych. No i do czego zmierzam, że to wszystko nie jest sterylne. Nam się wydaje, że my jemy jedzenie, produkty spożywcze, które tak naprawdę nie mają jakichś tam zabrudzeń, bakterii, grzybów, owadów, insektów. Prawda jest taka, że tego jest wszędzie pełno wokół nas. I też właśnie rozmawiałem kiedyś ze specjalistami, którzy się tym zajmują i oni też mi tłumaczyli, że wiesz co pan, no panie Grzegorzu, to się tak może wydawać, że to powinno być sterylne, ale bez przerwy tak naprawdę jesteśmy wzywani do jakichś tam piekarni, do jakichś tam właśnie młynów, do jakichś tym podobnych przybytków, bo w tej mące cały czas, no jeżeli kosicie zboże, to na tym zbożu wiadomo, że są jajeczka jakichś tam małych owadów. No bo owad żyje, to te jajeczka składa, to nie ma tutaj fizyki atomowej. No i w momencie jak te jajeczka składa, to potem to ląduje na ziarnie do silosu, potem z tego silosu jest mlinte, nie wiem jak to się powinno odmienić, no. Mielone niech będzie, kotlety mielone. Czy mnie się uda wcofać tym headerem? Nie mam dlatego pojęcia, jest tu piekielnie ciasno, więc chyba nie tędy. Nie, tędy na pewno się nie uda. Spróbuję to zrobić na nagrywaniu, chociaż jest to dosyć takie karkołomne. Bo no niby ten plac nie jest taki potwornie ciasny jak z Dziechów, ale no nie ma tutaj też jakoś strasznie dużo miejsca na takie manewrowanie. Chyba że, poczekajcie, ja to zrobię inaczej. Rozepnę się z tym headerem tutaj. Ja tego wcale nie muszę przecież kombajnem robić. Ja to mogę wprowadzić ciągnikiem, a czemużby nie? Proszę uprzejmie, co się nie da? No jak nie możesz, jak nie można, jak można? Można, jeszcze jak! Dobra, czekajcie, podjedziemy tutaj, bo przypominam, że jeszcze mam w zbiorniku wcale nie mało tego towaru. Ponad 3,5 tony na dobrą sprawę, więc no, robi wrażenie. Ja jestem strasznie zachwycony i przyznam szczerze, nie spodziewałem się. Czemu to mi to wysypało? No w dupę jego mać, patrzcie no. Jestem zachwycony, nie spodziewałem się czegoś takiego i dla mnie to jest rewelacja. To jest po prostu cud miód. Czy dałoby się rurą od razu, bo miałem w planach na przyczepę to wysypać, ale przyznam szczerze, może by się to udało od razu do silosu. Czemu nie? To też powinno być technicznie wykonalne, no może za dużo tak ludzie nie robią takich akcji, ale też widziałem sypanie z kombajnu bezpośrednio do silosa, więc takie rzeczy też się potrafią zdarzać na polskiej wsi. Widziałem sam nagranie, sam przyznaję, z ręką na sercu. Tylko czy mi się pojawi klawisz sypu? Chyba nie, chyba to tak nie zadziała. No ale warto spróbować, to będę już wiedział na przyszłość, nie? Czekaj. Zobaczymy. Cieło Brutus! A właśnie, tego psa miałem dokupić, zapomniałem. No nie, to jednak nie działa. Dobra, trudno, nic się nie dzieje.
Nic się nie dzieje, na, mamy tu spokój, na. Na razie kombajn odstawię tutaj, on mi tu i tak będzie przeszkadzał, ale to wiecie, na razie se może stać. Chodzi mi tylko o to, żeby się sypać z niego. Co ty robisz? Tutaj? Wow, no to jest dziwny wopór, przecież to gdzie tam, gdzie do tego silosa w ogóle, nie? Dziwnie to łapie tą teksturę, naprawdę. No ale nieważne, ważne, że sypie. Dla pewności się upewnię, żeby nie było, że to sypie naprawdę, a nie oszukuje mnie. Mamy pszenicy 6988. Zaraz zobaczymy, ile będzie po zsypaniu. Wszędzie mi ten bizon gubi tą zasraną słomę, jak mnie to wkurza. Trzeba będzie potem porządek na gospie zrobić. Zapniemy się czkarnie, bo do kukurydzy musi być zapięta, przypominam. Kukurydzę trzeba na kawałki, rzecz jasna, pokroić. Dobra, złóż to. Ale to jest super udźwiękowiony mod, to jest po prostu prima sort. No dobra, i do momentu, kiedy będę kukurydzę robił, to tak naprawdę również trochę wody w rzekach upłynie, więc postaram się ten kombajn już wprowadzić do garażu, żeby na niego deszcz nie padał, bo to wiecie, jednak od momentu żniw pszenicy do momentu żniw kukurydzy jest naprawdę bardzo, bardzo długi okres. To jeszcze w listopadzie kukurydzę ludzie tną, więc ludziska od listopada do powiedzmy sierpnia, no to jednak kawałek jest. Dobra, wycofamy elegancko, mam nadzieję, nie hacząc o nic, nie obijając tej mojej maszynki, bo maszynka się spisuje pięknie i nie chciałbym jej uszkodzić. Zarabia na siebie po prostu elegancko. Dobra, hamuj. Super, rewelacja. Włączę jedynkę, co by się potem nie wdupcyć w ścianę garażu. No i co? I nie wyjdę. No to niestety, musiałem się wspomóc. No i teraz, aha, ten header miałem odstawić. A to wam jeszcze taką akcję pokażę, odstawianie headera za pomocą ciapka. Myślałem, że dzisiaj jeszcze zrobię pszenicę, ale no, w sensie tam, nie pszenicę, tylko słomę. No ale ewidentnie się nie uda, no nie ma szans. Więc nie będę kombinował. Będziemy się niebawem żegnać. Mało o ciekawostkach mówiłem. Ja się cały czas tak naprawdę rozdywagowuję na różne tematy postronne, musicie mi to wybaczyć. Ale mam umiejętność skupienia na poziomie muszki owocówki i to daje o sobie znać czasami. Panie Ciapek, czy ty się możesz z tym spiąć? Nie widzę przeciwwskazań. Jak już jakieś, to ewentualnie to, że to jest lekki ciągnik, a taki header swoje waży, więc mogłoby troszeczkę go przeważyć, ale no ale z drugiej strony, ile taki ciapek może ważyć, no? Powiem szczerze, nie wiem. Jak Pan Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział, nie wiem, ze 2 tony, myślę, 2,5. Strzelam. Kto strzela, może zabić, ale tak bym powiedział, zaraz zobaczymy, czy dobrze strzelam. Ciapek. A sobie sprawdzimy z ciekawości. Niepohamowanej zresztą. Ciapek. Ciapka mam tu. C330. Ile? O kurde. No tylko teraz pytanie, czy gra tego nie przekłamuje? Czy to jest autentyczna, prawdziwa, z realnego świata wzięta masa tego traktora? Bo jeżeli tak, no to prawie 4 tony, no to jednak swoje waży. Słuchajcie, on jest znacznie cięższy niż się spodziewałem, niż zakładałem. Na razie nie wybieram. Ja wiem, że zawsze na zdziechowie wybierałem te palety, ale tak naprawdę jest to głupie i na zielonce tego nie będę robił, aż do momentu, kiedy będę chciał sprzedać jakieś płody rolne. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że wybieranie palet nie ma sensu. Dopiero teraz sobie z tego zdaję sprawę. No bo po co je wybierać? Zrespią się kolejne, ale to nie jest tak, że jeżeli miejsce na resp palet jest zajęte, to te palety się nie tworzą. One się i tak tworzą, tylko że nie zajmują nam dodatkowego miejsca, przestrzeni. Nie ma u nas dodatkowej roboty. No przecież to też jest robota, poprzekładać te palety gdzie indziej. A przede wszystkim, co najważniejsze, ja myślę o kwestiach użytkowych, jak przystało na serię. To znaczy, chodzi mi o to, żeby po prostu gra... A, włączę sobie... Dobra, nie będę włączał wyższych biegów, bo nie ma co chojraczyć. Na wolnym będzie łatwiej wjechać, nie? A nie ma co z siebie robić jakiegoś tutaj Dionizosa, że nie wiadomo co to ja nie potrafię, bo potem się może okazać, że jednak nie wjadę. Tutaj już ledwo co nie zahaczyłem o samą konewkę. Więc widzicie, to wcale nie jest takie hopy i siupy. Nie do końca tak to planowałem wjechać tym headerem. Ale jak dla mnie, no dobra, czekaj, może to jeszcze trochę poprawię. Na razie pierwszy wjazd jest zrobiony, teraz to tylko jeszcze skontrować i będzie YOLO Water Polo on the Pool. No nie wiem, jak, co wy myślicie o zdziechów? Tu, przepraszam, nie zdziechów, zielonka. Co wy myślicie o zielonce? Piszcie, błagam was, bo jestem strasznie ciekaw, no jak dla mnie to jest taka gospa marzeń.
10 na 10, to znaczy no, budując zdziechów miałem nadzieję, że właśnie powstanie coś takiego jak tutaj. Ale to zdziechu był jedną z takich moich pierwszych gospodarek na tych polskich modach, też nie do końca wiedziałem jak to chcę wybudować, co chcę i co potrafię, nie? A tutaj już tak troszeczkę byłem pewniejszy i myślę, że naprawdę wyszło to fenomenalnie. No jestem w każdym razie zachłyśnięty. Niektórzy tam narzekali, że trochę za dużo dzikości, trochę za dużo krzaków, zieleni, ale... Wiecie, jak to nie jest PGR, to nie jest jakieś wielkoskalowe gospodarstwo rolne, to myślę, że tutaj jest tej zieleni jak najbardziej prawidłowa ilość, bo... Ewentualnie trochę mniej trawy mogłoby być, więcej błota, no to się z tym mogę zgodzić, ale tutaj z kolei jestem ograniczony czymś innym. Ten kurnik jest jakiś taki dziwny, że on przed sobą musi mieć trawę. Więc jeżeli ten kurnik musi mieć przed sobą kwadrat z trawy, a ja usunę trochę trawy na reszcie placu, to potem ten kwadrat się będzie mocno odznaczał, nie? A tak to on gdzieś tam niknie i nie macie takiego poczucia, że coś nie gra, nie bangla na tych modach. Wow, jadę na kierownicy na rowerze, to jest dopiero ludziska, to jest dopiero coś. Dziwne uczucie, ale w sumie czemu nie? Można i tak. Żeby się tylko nie wpierdupcyć na coś. No, natomiast nie skończyłem z tymi paletami. Głównie chodzi mi o to, że jeżeli palety się nie respią nowe, bo one i tak się respią, tylko respią się w domyśle, nie tworzą się nowe masowo, tylko gdzieś tam w pamięci gry jest, że one niby tam są stworzone, ale cały czas wyświetla się tyle, ile jest. I w momencie, kiedy tak jest, no to też mam mniej obiektów na gospie, więc myślę, tak mi się wydaje, że wtedy jest mniejsza szansa na to, że coś się zbaguje, coś się zatnie, płynność będzie gorsza na serii. A jednak o tą płynność bym chciał walczyć, bo na zdziechowie to już mocno spadało z FPS-ami, więc zależy mi na tym, żeby tutaj te FPS-y były wyższe. Na razie wyższe są, co mnie bardzo cieszy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Dobra, rower na pakę i jadymy. Jadymy ludziska, zwozimy to. No i ciekaw jestem, ile tego wszystkiego wyjdzie. Czy mnie tak naprawdę pamięć nie myli, że tam było 9 ton w silosie? No chyba jakoś tak. Wow, to mnie trochę wyniosło. Jeżeli tak... Nie, niemożliwe, to za dużo by było. Nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Nie ma co gdybać, zaraz będę wiedział dokładnie, ile tego wyszło, ale o ile z plonów rzepaku byłem tak ze średnio na jeża zadowolony, no to teraz muszę przyznać, że naprawdę to jest fenomen, to jest ludziska, to pole to naprawdę jest pole i tutaj to będzie plonowanie. Naprawdę super. Dobra, czekaj, wjedziemy sobie tędy. Tak się tutaj złamie w ogóle z tym turem. Może da radę, zobaczymy. Jak nie da? Jak nimosz? No proszę bardzo, elegancko. Jest tu trochę ciasnawo, ale to też ma swój urok. No, i tak myślałem, ludziska, no zobaczymy, na co mnie jeszcze będzie stać, bo z pewnością to kolejne pole bym chciał zakupić, tak jak mówiłem, na kolejny sezon. No ten kombajn do marchwi i ten buldożer mi się marzył. Prawdę powiem, ja nie planowałem tego buldożera kupować już teraz. Aha, no to... No dobra, mea culpa. Nie planowałem tego buldożera kupować już teraz, ale będę zmuszony. Teraz wam wytłumaczę dlaczego. Więc jak coś, to może ten kombajn od marchi, no nie wiem, on jest bardzo drogi, on kosztuje ponad 40 tysięcy, więc zobaczymy. Czas pokaże, czy mnie na niego będzie stać, czy nie. To się okaże w praniu. Dobra, czekaj, stój. O, widzisz, i jeszcze tylko ten rower, co by mi go nie pokiereszowało. Taki se żółciutki, taką dameczkę pomalowałem, mnie się podoba w opór. Myślę, wygląda legitnie. No i sypanie. Panie Szczepanie, wielkie sypanie, zaraz zobaczymy, ile tego będzie. Oj, dużo będzie. Ja wam go dom. A ja was nie okłamię. No to ile? Teraz możemy wyłączyć, żeby mniej przestrzeni zajmowało. W ogóle mam znaczniki stref interaktywnych. Czemu to się odpaliło? Ja grałem na wyłączonych. Teraz sobie dopiero to uświadomię pod koniec materiału, że ja tego nie chciałem mieć. Tak zrobimy. Zależy mi na klimacie, wiecie o co chodzi. No, ale zobaczmy. Wielka chwila. Ile tego będzie? Żeby wam nie wow. No i to jest plonowanie. Tylko teraz pytanie, o co chodzi, bo tam niby była słaba ziemia, ale jak najeżdżałem na uprawę, to mi wyświetlało, że jest 125%. I pytanie, czy coś się nie zbagowało, czy zielonka dobrze działa z mechaniką, tych takich, tego precyzyjnego rolnictwa. To jest takie, no przyznam szczerze, nie wiem, no. Plonowanie mi tutaj ewidentnie wyświetla, że powinno być takie se. Łączne 2 tysiące... kosztów, zarobek 7. Nie wiem jak to jest liczone, bo zarobek tu będzie znacznie wyższy z tego co widzę. Plon 14 tysięcy litrów.
10, 11 ton na hektar, tak to liczę, chyba dobrze to pokazuje. 11 ton na hektar pszenicy, no to wiecie co, to jest tak w miarę, to znaczy, to ja bym nie powiedział, żeby to było źle. To chyba jest takie planowanie, 11 ton, wydaje mi się dobre, jak na realny świat przystało. W każdym razie mam 3,5 tony rzepaku, no i 15, no dobra, to przesadziłem, 14 ton pszenicy, więc to naprawdę, słuchajcie, pszenica może taka droga znowu nie jest, rzepak wiadomo, że mniej sypie, dlatego że jest droższy, tutaj jest 1300 za tonę, w pszenicy to jest 740, więc nawet jeżeli przy dobrych cenach to będzie sprzedaż za 800, czekajcie, magiczny kalkulatorem wyjmę, nie będę improwizował, że w głowie obliczę, 800 w zaokrągleniu razy 15, no to 12 tysięcy, o ile tak by to rzeczywiście było, no to z tej pszenicy naprawdę porządny pieniądz będzie. To będzie prima sort. No i co, będziemy się żegnać. Myślę, że być może jeszcze na koniec tego materiału wyciągnę z garażu dla was, bo na kolejnym klipie będziemy pracowali przy słomie. Właśnie, to jeszcze nie jest pełen zysk tej pszenicy, bo przypominam, że na litość boską, poza samą pszenicą, jeszcze słoma. Ze słomy to też będzie dochód. Więc to tak jest, no... Jest dobrze, jest dobrze. Bałem się, że na tych słabych ziemiach, na tych piachach to bardzo słabo wyjdę, ale to niepotrzebnie się martwiłem. Czy to się uda tym w ogóle wyjechać? Ten samarz jest jakiś taki jakby szerszy od tych drzwi, mi się wydaje. Jakim cudem ja tam wjechałem? Dobre pytanie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Aha, bo on się składa. Złóż. A, no dobra, no to już łamigłówka rozwiązana, jak ja tam wjechałem. No w sumie się było spodziewać, no każda kosiarka się składa, nie? Każda tego typu kosiarka, więc to akurat nie jest nic nadzwyczajnego. Dobra. Nie będę trawy kosił w tym sezonie w ogóle, łąki nie mam. W przyszłości z pewnością w taką zainwestuję, ale póki co jest jak jest. Więc ludziska to odstawiamy na bok. Na boczny tor. Że tak powiem. I wyciągamy prasę zwykłą, kostkarkę. Czy będę Belarusem to robił? Jeszcze nie wiem. Ale bardzo możliwe. Belarusem za wiele nie jeździłem, więc w sumie czemu nie? Miałoby to jakiś tam sens. A jest to, tak jak powiedziałem, już taki hegemon. To Belarus... Patrzcie, światło nie wyłączyłem przy kombajnie. Bym akumulatory wyładował. Niedobrze. Czekaj, światła to był który klawisz? Ten? O, jeszcze się muszę przyzwyczaić do sterowania. No, Belarus, tak jak powiedziałem, to jest potwór. To jest ludziska potwór, 80 koni, ciężki ciągnik, wielki ciągnik. To nie jest to samo co ciapek. Może gabarytami nie tak wiele się różnią, ale się jednak różnią. A z perspektywy mocy to jest jak różnica pomiędzy niebem a ziemią. Zupełnie inny świat. Więc myślę, że jego bym sobie zostawił do takich najcięższych robót. To znaczy, na przykład przy kukurydzy mulczowanie. To by była bardzo ciężka robota. Nawet nie jestem do końca pewien, czy Belarus z tym poradzi. Dlatego, że... No ten mój mulcher, ja to sprawdziłem. On wymaga 90 koni. A Belarus ma 80, więc może troszeczkę tych koni zabraknąć. I teraz pytanie, co w związku z tym? Nie wiem. Przetestujemy na nadchodzących materiałach. Czy to jakoś zabangla, czy w ogóle? Czas pokaże. W każdym razie, no, jeżeli się okaże, że nie jestem w stanie korzystać z mojego mulchera, dlatego że mam zbyt słabe ciągniki, to po prostu ludziska, no, pożyczę ciągnik od sąsiada i w ten sposób tą usługę wykonamy, po prostu na zewnętrznym zleceniu, nie? Zapłacę, powiedzmy, wtedy za wykonanie takiej usługi, no, będę miał 3 pola do zmulczowania, więc na 3 polach, powiedzmy, no, nie wiem, z 800 zł, myślę, że to będzie uczciwa kwota. Zapłacę 800, no i wezmę ciągnik od sąsiada, jakiś mocniejszy, i wtedy to zrobię jego ciągnikiem. Mógłbym teoretycznie sprzedać ten mulcher, kupić jakiś mniejszy, bo wcześniej pracowałem na mniejszym, ale strasznie mi się ten podoba, powiem szczerze, naprawdę tego moda odkryłem niedawno, a potwornie fajnie wygląda, no i nie chciałbym się go pozbywać. Za to pozbędę się was, dlatego że to już czas nadszedł, aby zakończyć ten materiał. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jak coś, to piszcie, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, dlaczego wam się nie podobało, bo z pewnością się nie podobało. Wyprzedzając fakty. No i tak to będzie, ludziska. Póki co... Co jest? Zaczyna padać? O kurna dziot. No, taki się dźwięk włączył dziwny. Jakby deszczowy. No tak, zaczyna lać. Ja pierdzielę, a ja chciałem słomę teraz z pola zgarniać. God damn it. No to gówno zrobię, jak pada deszcz. To przecież mokrej słomy nie zgarnę. Ajajaj. No leje, no po prostu leje, no. Leje na to.
tyle w temacie. No nic, tym pięknym kadrem się z wami pożegnam. Pieprzyłem się jeszcze kolanem w kierownicę, więc wszystko dopełniło się do pełnego kolorytu. Samolot leci, proszę bardzo. Samolot leci, rodzą się dzieci, zapisz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja cały czas jestem potwornie zafascynowany nową serią i mam nadzieję, że będziecie to chcieli oglądać, bo mnie po prostu banan nie schodzi z ust, kiedy dla was to przygotowuję, nagrywam. Fenomenalna sprawa, mam nadzieję, że znajdzie to jakiś poklask wśród was. No i cóż jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, link do Patronite'a znajduje się w opisie, komentujcie, oglądajcie, wyświetlajcie i tak dalej, inne ajcie. Hej ludziska, cześć!